Witam się z Wami. Dzisiaj się wspólnie zrelaksujemy. Pokażę Wam, co robię w te dni, kiedy czas przeznaczam na zadbanie o siebie. Przede wszystkim zaczynam od gorącej kąpieli, która mnie odpręża. Takie wieczory używam kosmetyków firmy Rituals. Jest to dla mnie wyjątkowy moment, w którym pielęgnuję swoje ciało tymi pachnącymi cudami. Używam pianki do mycia ciała oraz peelingu, dzięki czemu moja skóra się rozjaśnia, staje się bardziej witalna i zregenerowana, a peeling zapewnia niesamowitą miękkość mojej skóry. I przechodzę do szczotkowania na sucho. Dzięki temu moja skóra staje się bardziej jędrna i gładka, a także pobudza się moje krążenie krwi. I przechodzimy do pielęgnacji twarzy, a więc zaczynam od zmycia całego makijażu. Zawsze bardzo dokładnie do tego podchodzę i zmywam się do tak zwanego białego wacika. Do mycia twarzy używam żelu oczyszczającego z CeraVe. Jestem z niego bardzo zadowolona i używam go niezmiennie już od 2 lat. Tutaj stosuję takie serum pod oczy z firmy Flossleg. Jest on ze świetlikiem i kofeiną, a następnie żel pod oczy. I moja ukochana odżywka do rzęs, dzięki której w końcu mam długie i piękne rzęsy. Ten krem do twarzy akurat kupiłam niedawno, ale jestem w nim absolutnie zakochana. Świetnie działa na moją skórę, jest to krem półtłusty i też pachnie jak dosłownie taki niemowlak. Zapalam w pokoju wszystkie możliwe świeczki, dzięki czemu jest dużo bardziej przytulnie, przepięknie pachnie, a ja się relaksuję, wchodząc w nastrój całkowitego spokoju. No i sobie trochę sprzątam. Bardzo lubię mieć czystą przestrzeń i dopiero wtedy, gdy ją mam, mogę w pełni skupić się na sobie. I oczywiście robię też porządki w mojej szafie. Zawsze, gdy robię dla Was zdjęcia czy nagrywam reelsy, mam jeden wielki syf w garderobie, więc na koniec dnia biorę się za porządne sprzątanie. Moją techniką na stres jest kolorowanie. Całkowicie mnie to wycisza i relaksuje. Tak więc bardzo Wam polecam kolorowanki dla dorosłych, bo w takich chwilach naprawdę o niczym innym nie myślę, tylko skupiam się na niewychodzeniu kredką poza kontur rysunku.
Zawsze przed snem poświęcam minimum 30 minut na czytanie, przez co robię się bardziej senna i szybko zasypiam. Wypisuję też plan na następny dzień, dzięki czemu czuję się bardziej zorganizowana.